Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Chciałem Was zaprosić na kurs online podcast w 7 dni. To już będzie czwarta edycja, a właściwie piąta, bo jedna była taka malutka, taka maluteńka w wakacje. Okazało się, że jednak ktoś chce w wakacje się uczyć i przechodzić kurs. Piąta edycja, no już jest po doświadczeniach. Wszystkich poprzednich. Kurs wzbogacił się bardzo, po pierwsze, o moje doświadczenie, w tym jak uczyć, bo kurs to nie tylko filmy, wideo, których tutaj jest coraz więcej, ale przede wszystkim kontakt z każdym z kursantów. I właśnie na tym kontakcie najbardziej mi zależy, i ten kontakt najściślejszy macie w pakiecie VIP. To nie znaczy, że w pakiecie sam, gdzie kupujecie po prostu Dostęp do filmów i e, kupujecie również e, interakcje ze mną przez 7 dni. To nie znaczy, że to, ta, ta współpraca i ta pomoc kończy się w momencie, kiedy te 7 dni minie. E, do dzisiaj jesteśmy właściwie w kontakcie z pierwszymi kursantami, którzy w lutym wystartowali w kursie. Niektórzy jeszcze nie zrobili swojego podcastu, inni już e, zrobili, chwalą się swoimi odcinkami. Przyjemnie jest słuchać tych odcinków podcastów coraz lepszych. Czasem coś jeszcze podpowiadam, czasem są jakieś pytania jeszcze od osób, które wcześniej skończyły kurs, no ale generalnie tak to wygląda, że, że na tym wsparciu najbardziej mi zależy, na takim wsparciu, żeby Wam pomagać po prostu na żywo na Facebooku. Ponieważ no, nie mogę siedzieć przed komputerem 24 godziny na dobę przez cały rok, dlatego ten kurs startuje 2 października. 2 października 2017 roku startuje kolejna, czwarta edycja kursu online podcast w 7 dni i... Zależnie od pakietu, będę Wam mógł pomagać, będąc przy komputerze właściwie przez cały dzień. Te, 12, te 14 dni, które od momentu uruchomienia kursu online następują po sobie, poświęcam w całości na pomoc kursantom i na wytłumaczenie różnych rzeczy. Sporo osób samemu sobie radzi już, mając dostęp do tych filmów. Tam jest naprawdę dosyć dobrze wszystko wytłumaczone. Ja niedawno oglądałem te wszystkie filmy, nie straciły na aktualności. Być może przy zmianach, które pojawią się w iOS 11, trzeba będzie coś zmienić, ale na razie, na razie to jeszcze przed nami, jeszcze nie bardzo wiadomo, jak to będzie wyglądać. W każdym razie, przez Dwa tygodnie w pakiecie WIM. Pomówmy, właśnie, może najpierw omówię, jakie są pakiety i jakie są możliwości. Tak jak mówiłem, no, już jedna osoba się zapisała, pakiet VIP kupiła, bo, bo chcę mieć już zarezerwowane to miejsce. Jest tylko 10 takich miejsc, no bo, tak jak mówiłem, nie jestem w stanie obsłużyć więcej osób w takim bardzo ścisłym kontakcie. Dla kogo jest ten kurs, to za chwilkę opowiem. Na razie wejdziemy do do tych pakietów. No więc, właśnie. Pakiet VIP kosztuje 450 zł, zostało 9 miejsc. 16 filmów jest dostępnych, które wyjaśniają większość, właściwie wszystkie zagadnienia związane z podcastingiem. Ale jeszcze dwa nowe filmy powstaną, które ułatwią na pewno dotarcie do, do stworzenia własnego kanału. Pomoc Live właśnie trwa przez dwa tygodnie. Ja jestem cały czas przy komputerze i czekam na wiadomości od was. Z praktyki wynika, że najlepiej kontaktować nam się przez Facebooka, ponieważ tam można i nadać jakiś głosowy komunikat, można coś komunikować się przez y, nagranie audio, można wysłać filmik, można również y, wysyłać screenshoty, jakieś zdjęcia y, i to zdecydowanie lepiej jest się w ten sposób konsultować, i Facebook tutaj wiedzie prym, jeśli chodzi o, o sposoby komunikacji. Są też pliki PDF. No i coś, co wydaje mi się bardzo atrakcyjne. Nie każdy z tego musi skorzystać, ale dwugodzinne spotkanie w studiu, tutaj w studiu w Młodzieżowym Domu Kultury jest też wliczone w cenę tego kursu w pakiecie VIP. Natomiast, no, to jest taki najbardziej wypasiony. Pakiet, i najwięcej osób, znaczy najłatwiej po prostu jest od samego początku pod taką bardzo, bardzo szczegółową i dokładną opieką moją. Ten kurs przejść i, i go szybko skończyć, i stworzyć własny kanał podcastu. Natomiast jeśli chodzi o pakiet sam, on jest dużo tańszy, kosztuje 300 zł. Wszystkie te same filmy będą dostępne, i będzie również w tym pakiecie 7 spotkań na żywo na w grupie na Facebooku będziecie mogli ze mną się spotkać. Ja będę na żywo nadawał informacje i będę Wam zadawał pytania. I jeśli Wy będziecie mieli pytania i kupicie ten pakiet sam, no to właśnie podczas tych filmów, podczas tych live'ów na Facebooku będę na nie odpowiadał. Jest również możliwość zakupienia. Pakietu SEL, czyli wybrane filmy, jakoś nie cieszy się powodzeniem, nie wiem dlaczego, ale te filmy są naprawdę dobrze opisane i, i myślę, że można nawet tylko jedno zagadnienie sobie kupić i wtedy sobie z tym jakoś poradzić. Dla kogo jest ten kurs, to może zajrzę tutaj, bo dosyć długo pracowaliśmy nad tym, żeby dokładnie to opisać. No, przede wszystkim dla osób, które nie mają zielonego pojęcia o pod castingu. Może już mieliście do czynienia z audio. Z audio tak naprawdę to każdy miał do czynienia, bo przecież jest telefon i w telefonie jest mikrofon. Więc no, coś w rodzaju transmisji live audio już wykonujecie. Teraz trzeba by to było ponagrywać, obrobić, przygotować do publikacji. I właśnie dla was jest ten kurs od samego początku, od zera. Ale oczywiście, jeśli ktoś już wie, już ma sprzęt, i chcę go po prostu dostosować do swojego kanału podcastu i stworzyć w ten sposób kanał podcastu. No to jak najbardziej można startować nie tylko od zera, ale również z takiego już troszeczkę bardziej zaawansowanego punktu. Kto prowadzi kurs? No to mnie chyba znacie. Prowadzę grupę podcast, jak to się robi. Już jest 500 osób. Podobno nie zaglądałem dzisiaj w statystyki w tej grupie. Coraz więcej osób interesuje się tym, jak stworzyć własny podcast. No i ja pomagam i w tej grupie, i prowadząc takie kursy. Niedługo odbędzie się też seminarium, na które warto przyjść. Jest bezpłatne 29 września w Warszawie, między godziną 12 a 16, w samym centrum Warszawy. Informacja będzie oczywiście w tym filmie, w komentarzu do tego filmu. Terminy. Jesienna edycja, czyli. Czwarta edycja, tak naprawdę, tego kursu online odbędzie się 2 października, zacznie się i przez dwa tygodnie w pakiecie VIP będę stale przy komputerze, żeby Wam pomagać. A jeśli chodzi o pomoc dla pakietu, dla tych, którzy kupią pakiet sam, przez 7 dni będę w grupie uczestniczył w odpowiedziach na Wasze pytania. Co jest w kursie? No tutaj można dokładnie zobaczyć, jakie filmiki są. Pierwsze, ty, pierwszy, pierwsze zadanie jest podzielone na 8 zadań, ten kurs. <laughs> Przepraszam. I pierwsze zadanie to jest nagranie pliku. Film trwa 46 minut i omawia dosyć dokładnie, jak nagrać Plik mp3. Potem, drugie zadanie polega na obrobieniu tego pliku z nagraniem. Trzecie zadanie polega na stworzeniu sygnałówki, stopki i umieszczeniu muzyki w podcaście, w, w odcinku. I ten film trwa 25 minut. Mix to jest połączenie właśnie sygnałówki, treści podcastu, nowego odcinka i zapisanie go w oddzielnym pliku. Kolejna rzecz to obrazek kanału podcastu, który, trzeba, który ma pewne warunki. Oczywiście no, każdy może sam sobie wymyślić, ale, ale pewne obwarowania są. Film trwa 15 minut, nie jest długi, ale właśnie te wszystkie specyfiki, tą, tą specyfikę tutaj dokładnie omawiam w trakcie tego zadania. Szóste zadanie to jest wybranie miejsca na pliki w internecie, i tutaj no, jest dużo z tym problemów i dużo pułapek, które, na które możecie później narzekać, że się daliście wpakować w jakiś kanał z jakimś hostingiem i że trudno się z tego wydobyć. Siódme zadanie to tworzenie RSS-a źródłowego i publicznego, aż 52 minuty, bo to jest najtrudniejsze zagadnienie. Można go tworzyć w prostszy sposób i do tego będą właśnie dodatkowe filmy niż 17 i 18. Jeszcze nie wiem, jakie tytuły będą miały, ale w każdym razie będzie to uproszczenie i korzystanie z zewnętrznych serwisów, za które po określonym limicie, po przekroczeniu określonego limitu, trzeba zacząć płacić. No ale wiem, że sporo osób jednak woli taką drogę. No ale w tym filmie 52-minutowym dokładnie omawiam, jak stworzyć kanał RSS, jak stworzyć RSS źródłowy i później publiczny. No i ósme zadanie to jest taki już końcówka, czyli zgłoszenie do czytników swojego kanału podcastu, tak żeby był widoczny w iTunes i we wszystkich innych możliwych czytnikach. Tak jak widzicie, tu jeszcze jest dodatek Hindenburg, program, który był kiedyś bardzo tani, w tej chwili już nie jest taki tani, ale może ktoś kupił go wtedy, jak była promocja, za 2 euro można było go kupić. Dodatek na temat Diapazonu, bardzo króciutki filmik, 3-minutowy, ale myślę, że osobom, które mają... Pytania odnośnie swojego głosu, czy dobrze brzmi, czy nie. No dużo może pomóc ten krótki filmik. Jak usunąć głośne oddechy? Film 11 minut. To jest banalna rzecz, jeśli macie program i wiecie, jak to zrobić, a właśnie ten film to dokładnie tłumaczy. Jak zrobić transkrypcję podcastu? Film 10-minutowy. Są do tego narzędzia, które bardzo pomagają i właśnie w tym filmie to jest wyjaśniane. Jakie wybrać słuchawki? Ja mam tutaj słuchawki, które już mają chyba 20 lat, ciągle są sprawne i żeby ich nie zmieniać tak co roku, no to, to warto wiedzieć, jakie wybrać słuchawki, żeby one właśnie mogły Wam tak długo. Służyć. Nazywanie plików podcastu to też jest ważny temat, bo jeśli na przykład będzie źle nazwany plik podcastu, plik mp3 będzie miał złą nazwę, no to iTunes po prostu go nie przeczyta i powie, że jest jakiś błąd, wyrzuci error i nie będzie wiadomo dlaczego. Audacity dla podcasterów to jest program bezpłatny. O którym mówię, jak go wykorzystać do tworzenia podcastów. 53 minuty. Właściwie to jest oddzielny kurs, jeśli chodzi o Audacity, i, i myślę, że, że może służyć jako oddzielny kurs, no ale on jest zawarty w tym pakiecie. Na razie jest tylko jeden mój kurs online, podcast w 7 dni. Planuję zrobić inne kursy, ale na razie skupiam się na tym, żeby go dokończyć, dopracować i tą piątą czy czwartą edycję wystartować. I ostatni filmik na temat levelatora. To jest taki programik, który bardzo jest pomocny. Jeśli chodzi o uzyskanie odpowiednich poziomów głośności w czasie całego nagrania, no bo z czasem ktoś może się oddalać od mikrofonu, mówić coraz ciszej, a ten program umożliwia to, że, że będzie stale jednakowa głośność, a również elementy, jak sygnałówka czy jakieś dźwiękowe elementy, które są w trakcie. Też nie będą uderzać po uszach e, słuchacza. Więc ten filmik e, tłumaczy, jak korzysta się z, e, z tego programu Levelator. No i będą jeszcze dwa filmiki, których tutaj jeszcze nie ma na stronione lada. Moment się ukażą, jak tylko je nagram tutaj w studiu to będą obwieszczone będą to szybkie ścieżki do własnego podcastu nie wiem czy oddzielnie czy razem będą omówione takie portale z których można skorzystać żeby błyskawicznie i bardzo przyjemnie zamieścić swój podcast i umieszczać kolejne odcinki podcastów to będzie Spreaker i Auphonic omówione albo oddzielnie albo w jednym filmie jeśli jesteście zdecydowani, to zapraszam was w takim razie na tą stronę i, i tutaj jest informacja o tym, jak no przede wszystkim są odpowiedzi na najczęstsze pytania. Jeśli macie jakieś pytania, to ja jestem cały czas do dyspozycji. Bardzo chętnie odpowiem. Zależy mi na, na tym, żebyście byli zadowoleni z kursu i żeby te pytania były, nie pozostały bez odpowiedzi. Jeśli, no, większość pytań chyba już tutaj była zadanych przez Wcześniejszych kursantów, ale bardzo proszę, mam nawet tutaj telefon podałem do siebie, możecie dzwonić, możecie pisać na Facebooku, tak jest najprościej, bo nie zawsze mogę odebrać telefon. No i jak kupuje się ten kurs? Ja nie tworzę żadnej listy e-mailingowej i nie wysyłam informacji, że o, teraz wpłać, czy, czy tam coś, jakoś tak, według mnie to jest naokoło. Jeśli ktoś jest zdecydowany, to wystarczy, że przekaże darowiznę naszej fundacji, której ja jestem prezesem. Fundacja nazywa, nazywa się Otwórz się i ona właśnie wspiera podcasting. No bo ja wspieram podcasting, i jeśli przekażę dotację z tytułem wpłaty kurs podcast w 7 dni, kurs online podcast w 7 dni i będzie odpowiednia kwota wpisana w tym przelewie, no to ja wtedy już wiem, że, że ta osoba jest zdecydowana na kurs i zapisała się tak naprawdę. Nie zapomnijcie tylko w tytule przelewu, jeśli to nie jest wasze konto, z którego płacicie, wpisać za kogo jest zapłacony ten kurs. No w tytule należy również podać właśnie tą informację, że to jest opłata za kurs. Oczywiście faktycznie który wystawiam fundacja wystawia faktury za kurs z VAT-em 0, bo fundacja jest zwolniona z VAT-u. To, to jest nasza działalność fundacji odpłatna, statutowa. Także wszystko jest legalne. Tutaj jest numer konta. Jeszcze wystarczy kliknąć, żeby przejść na stronę. W tej chwili nie mam dostępu do internetu tutaj w MDK, -u. no ale tak to właśnie wygląda. No to cóż, to chyba wszystko, jeśli. Macie jakieś pytania odnośnie kursu to zapraszam do ich zadawania i no i zapraszam do wspaniałej przygody jaką jest zaczynanie tworzenia własnych podcastów, własnych treści w internecie właśnie w formie audio.